Co miało miejsce kilka dni temu, a co rozpoczęło się pewnie kilka lat temu? A to się rozpoczęło właśnie staranie o budowę tej drogi, kiedy zostałem sołtysem, to jest około 20 lat, a tutaj była praktycznie topiel i droga najpierw była naprawiana żużlem. O. Ludzie z łopatami, z grabiami, czy nie społecznym naprawiali tą drogę. Nie patrzyli się, że prawda, że nam ktoś coś zrobi. Tak samo i z tego powodu jestem, cieszę się, że ludzie na moje hasło, na moją prośbę chętnie przychodzą i nie patrzą, czy ich ktoś zapłaci, czy nie zapłaci, prawda. Za Bóg zapłać, prawda. No i coś z tego jest. I władze gminy widzą, że tak się dzieje, więc dlaczego taki rozpęd, który jest dodatnim takim impulsem tych mieszkańców, zahamować, prawda. Trzeba wspierać. Po tych zabiegach, poprzez nasze działanie, moje działanie i gminy, ta droga coraz lepiej wyglądała, ale niestety nie było to, gdyż po sezonie zimowo-jesiennym ona robiła się nieprzejezdna. Po prostu, no, topiel niesamowita, więc trzeba było... Trzeba było zaczynać od nowa. Tak, samochody trzeba było zostawiać, było na podwetowej drodze, żeby po prostu dojść do przystanku, dojechać do pracy, dojść do... Do własnego domu nawet. Do własnego domu. Wszystko się zmieniło dzięki temu, że nastąpiła dobra współpraca, rozumiem, z wójtem gminy Biała Podlaska, z radą gminy Biała Podlaska, która również tą inwestycję, ten pomysł wsparła swoimi głosami. Oczywiście, chciałem podziękować tutaj panu wójtowi, panu zastępcy wójtowi, panu Adamowi, panu wójtowi, szczególnie radzie gminy, że do tej sprawy podeszli w sposób bardzo aktywny, wyrozumiały i wsparli właśnie tę inicjatywę. Kiedy się dowiedzieliśmy, że będzie ta droga, a więc doszło do kompromisu takiego, że ja zdeklarowałem się, że ludzie w czynie społecznym wytną drzewa i krzaki, i to zrobiliśmy. Wtedy właśnie droga zaczęła być budowana. Jest piękna droga, na którą czekaliśmy kilkadziesiąt lat, i właśnie z tego się bardzo cieszymy. Krótko o historii jeszcze, bo z tego co ja pamiętam, obserwujemy przecież rozwój gminy Biała Podlaska, również pana miejscowości, tutaj miejscowości okolicznych, to tak naprawdę droga powiatowa, która była drogą asfaltową, swego czasu powstał ten łącznik, to była pierwsza inwestycja trochę chyba tak, w Młyńcu, który też trochę pomógł, ale jednak nie ukrywajmy, czekaliście na tą główną długości, ile tutaj, około 400 metrów? 650 metrów raz z łącznikiem, a ta droga była budowana w trzech etapach, to nie jest tak, że od razu wszystko naraz, ale najważniejsze, że jest i będzie służyć mieszkańcom, którzy bardzo się cieszą po raz kolejny, że powtórzę się, bardzo się cieszą z tego, że ona jest tutaj i są bardzo zadowoleni z tego, że coś mają po prostu, że... Własnego, że coś powstało na ich terenie, w ich miejscowości. Tak, oczywiście, że to coś jest i będzie służyć przez dziesiątki lat. Droga wewnętrzna, od tego należy zacząć, więc nie jest to typowa droga tranzytowa. Droga wewnętrzna służąca dojazdowi do posesji, również rolnikom, bo tutaj miejscowość rolnicza. No i może, panie radny, czy pan, czy ja, może to, co pojawiło się na tych znakach, na tych tablicach, bo to bardzo ważne. Dostaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego Dróg Samorządowych w wysokości 257 766 zł. Właśnie całkowitej wartości około 429 610 zł. Jeszcze chciałem dodać, że atmosfera jest bardzo dobra. Zabiegałem od początku, no wychodziło różnie tej kadencji, także jeszcze chciałbym dodać, że starał się będę, żeby kawałek jakiejś części drogi gminnej w miejscowości Michałówka zrealizować. No, czy się uda, zobaczymy.